Siemeneczko mordeczki, z tej strony Szybki Banan, witam was serdecznie na Minecraftowo.pl. Będziemy grali na trybie Real Life. Tak więc nie czekając, ja już szybciutko sobie przechodzę na ten tryb. Niech tu się nam ładnie załadują tekstureczki. Jak tu ciemno. Włączę tylko dzień raz, bo mam fajne shadery, a nie chciałbym od razu ich wyłączać. Słuchajcie, troszeczkę rzeczy też się zmieniło od ostatniego czasu, jak nagrywałem. Prezent dla beta testerów. O, i mam jeszcze jakby dodatkowe, to muszę wyrzucić i to prawdopodobnie też. Zróbmy losowanie. Japoński samolot, ale farcik. Kurczę, dostałem od jednego beta testera tą gwiazdkę. Miałem ją usunąć sobie, ale szczerze mówiąc teraz nie wiem, czy nie zostawić. Bo on stwierdził, że on nie chce, że on już sobie i tak kupił swoje pojazdy, że już się jest tutaj dość nadziany. I mam sobie zostawić. Chciał tylko tamten, no... Ten order, nie? A to jest akurat mój. A ta gwiazdka była jego. Ale dobra, skoro w sumie dostałem, to użyjemy. Za chwilę wam też pokażę ten samolocik. Jak tam... Nasze statusy są tragiczne, tak jak widzicie. Ostatnio trochę grałem na tym trybie. O, już właśnie, efekty śmiertelnej choroby zaczynają być widoczne. Pamiętaj, aby zregenerować stan zdrowia, bla 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 bla. Dobra, nie ma co. Efekty załamania też widoczne. Już mi się w głowie kręci. Dobra, lecimy do apteki. Czym prędzej. Tam poczta, tu apteka. No i to jest chyba pierwszy raz, kiedy ja jestem w ogóle taki już pofazowany i moje stany są naprawdę w złej kondycji. Zobaczcie, jestem załamany, śmiertelnie chory, zmęczony, wszystko muszę prawie wyregenerować. Mam pół serduszka, bo trucizna mnie wykończa z choroby. Więc tak, ja może wywalę sobie tego shader packa za chwilę, bo widzę, że tutaj się bugują niektóre napisy. Apteczka. A nie, daj te lekarstwa. To jest... Te shadery mnie tutaj coś psują? Ej, schyl się, bo ktoś mnie chce ukraść, ty złodzieju. Ty niedobry. Dobra, wypadł. O, mamy. Kurde, ja akurat puściłem w tym momencie, dobra, trudno. Leki. Jeden lek. Drugi lek. Kupię tego trochę, $20 sztuka. Nie każdy zadziała, wiecie? Kupię tego na razie z 10 sztuk, zobaczymy. $200 wydałem i leczymy się. Jeden. Leki nie poprawiły twojego stanu, spróbuj zażyć kolejne. 2, 3, 4, 5, kurczę, 6, 7, 8, 9. Fuck, wszystko zużyłem, $200 poszło, nic, dalej chory. Pamiętajcie, jeśli zaczynacie chorować, to ważne jest, żeby jak najszybciej leczyć ten stan zdrowia. Im szybciej zaczynacie się leczyć, tym łatwiej jest wam wyleczyć chorobę. Kiedy jesteście śmiertelni chorzy, to już jest najgorzej i to najdrożej was będzie kosztować. Krótko mówiąc, im bardziej jesteście chorzy, tym ciężej jest się wyleczyć. Okej, próbujemy. Jest. Leki poprawiły twój stan, jednak wciąż jesteś ciężko chory. Okej, już jestem ciężko chory. Kurde, to będzie mega drogie. Mega drogie. Miałem ponad 1000. Cały zasiłek pójdzie jeszcze trochę pewnie. Jest, o, leki poprawiły twój stan, jednak wciąż jesteś chory. Okej, chory jestem. Następne leki używamy. I teraz będzie mi coraz łatwiej się leczyć. Każdy stan choroby będzie teraz mi coraz łatwiej. Teraz zobaczycie. Można by było tutaj kupywać paczki po 10 leków w sumie. To by było dobre. Raz, dwa. O! Jestem lekko chory. Raz, dwa, trzy. Jest! Twoje leki poprawiły całkiem stan. Dobra, dwa sobie będę ze sobą nosił. Jakieś żarcie by mi się przydało. Hit, gracz. Okej, mamy. Okej, niech się leczy nam zdrowie. Jestem zmęczony i załamany. Musimy poprawić stan fizyczny i psychiczny. Żeby poprawić fizyczny, trzeba po prostu spać. Tu jest Allegro. Wbijacie do środka, wpiszcie Allegro. I możecie sprzedawać i kupywać na handlu. Mają tu fajnego. Szał chyba. Klucz francuski ktoś sprzedaje, dobry. Tratwa, po ile? 2500. Łódź podwodna. Łódź podwodna na razie nie ma jakiegoś super zastosowania. Słuchajcie, biegniemy dalej. Biegniemy dalej, musimy jeszcze ogarnąć sobie te statusy. Dzisiaj będzie to taką naszą misją. Fakt faktem, że nas trochę to będzie kosztować. Ale nie szkodzi. Żółty samochodzik. Kurde, patrzcie. Przez stan załamania widzicie, co się dzieje na ekranie naszym? Żeby nie być załamanym, trzeba albo udać się, nie wiem, na dyskotekę. Można się udać, kurczę, jak pijany. No w sumie tak, bo mam taki status załamanego, pijanego. Ładnie to wygląda na tych shaderach, ale one mi się trochę gliczują, widzicie? Na przykład ten samochodzik. O, teraz widać idealnie. One mi się gliczują. Ja raz mam wszystko z nimi w porządku, raz nie. Nie wiem, od czego to zależy. Ej, ktoś tu zostawił? Czy to popsute? A, popsute.
Ale ja mam podobny, słuchajcie. Teraz mi się wylosował. Japoński samolot. Przetestujmy go może. Kurczę, taki sam. No to lecimy z tematem. O, dostrzelałeś zasiłek. Kozak. Kozak. Dobra, lecimy, panie, panowie. Jak ja jestem pijany. Jak mi się źle leci, tak. A! Minecraft, halo! Panie! Weź mi te drzewa stąd. Do góry, zbijaj się, zbijaj się. Strasznie się leci, jak się jest, ma ten efekt konfuzji. Dobra, ja muszę spaść. Bo jeszcze staradzę samolot i będzie lipa. Wow, jaki pożar. Hotel Perła płonie. Ale nie, jaką ja mam pracę? Praca. Kim jestem? Bezrobotnym. Nie mam pracy żadnej. Czego szukamy? Weźmy samochód. I szukamy jakiegoś miejsca, w którym wyleczymy nasze stany, czyli psychiczny i zmęczenia. Musimy się i wyspać, i musimy ten stan psychiczny odrodzić, czyli na jakąś dyskotekę na przykład, albo do spa się udać. Spa akurat fizyczny też nam leczy, tak samo jak spanie. Wow! Podaj samochodzik. No. Efekty załamania zaczynają być widoczne znowu, ale piękna woda. Te shaderki są piękne, kurde, tylko widzicie, gliczują mi się czasem. I nie wiem, czego to jest powód. Czego to jest powód? Jeśli macie w ogóle jakiegoś fixa na te glicze, to mi dajcie znać, bo ja bym chciał sobie zawsze na tym shader paku grać. Widzicie, to jest akurat w tym momencie Zeus, 10 Ultra. Dof. Dobra, co my tu mamy? Spa, o, spoko, spa pasuje mi. Wbijamy sobie do spa. Siema lala, daj mi wejściówkę do spa za $30, tanio. I sobie idziemy do spa. Ok, jesteśmy w spa i sobie tutaj mamy informację. Rozpocząłeś relaks spa, czas trwania 30 sekund, pozostań w spa, jeśli chcesz poprawić swój stan fizyczny. No i spoko, chcę. Stan fizyczny zmęczony, a zaraz będę mieć troszeczkę bardziej sprężony. A czemu by nie? Jak znalazłeś buga, to o tego masz forum, mordo. Mogę ci go dać? Możesz, ale i tak go oleję, bo nie robię bugów, jak jestem na serwerze. To po to jest forum, po to jest forum. Już musicie się do tego jakby przyzwyczaić. Aby zrekonować stan psychiczny, musisz się zabawić lub odwiedzić kino. O, jest, wróciłem. Dobra, to ja jeszcze jedną sobie kupię wejściówkę. A co mi tam? Kurczę, jeszcze nie mogę. Teraz mogę, dobra. I czekamy. Znowu 30 sekund. Patrzcie, mój stan już był zmęczony, już jest optymalny. Jeszcze byłoby najgorszy, ten czerwony już najbardziej najgorszy to jest... kurczę, nie pamiętam. Wykończony chyba? Jakoś tak. Słuchajcie, też jedna ważna rzecz. Ja mam w planie na main serwerze też wystartować z Real Life'em, ale innym. Będą podobne prace jak tutaj, ale coś też się pozmienia. Myślę, że mapa zostanie stara. Będą nowe prace, nowe systemy. Zastanawiam się może nad levelami prac, nad czymś takim. Zobaczymy. Ok, jestem wypoczęty, mam stan super. Efekty załamania nam zostały. Dobra, musimy jeszcze tylko się rozerwać. Tutaj chyba dyskoteka jest gdzieś blisko, tartak. Kurczę. OSP. To może strażakiem przy okazji zostanę. Chociaż zarobimy coś po drodze. Strażak. Dawaj mi tutaj wszystkie. I na OSP sobie jeszcze kupimy. Kilka dodatkowych. Ok. No i co? I pozostaje nam tylko ten status jeszcze wyleczyć. Jeszcze wiecie, nad czym się zastanawiam? Możecie sami zaproponować. Będzie jeszcze taka inna opcja, która by powiedzmy od razu poprawiła wszystkie statusy na maksa. Ale nie wiem, dla kogo ona by była i jakby się ją jakby zdobywało. Musimy to jakby przemyśleć, bo to na pewno nie może być jakieś za tanie, za łatwe. To jakby było płatne, to musi to na pewno kosztować kilka tysięcy. Ewentualnie nie wiem, czy jakieś zadanie by musiało być do wykonania trudniejsze, czy coś. Możecie zaproponować. O, mamy dyskotekę, pasuje. Stój. No i podbijamy sobie do bodyguarda normalnie. Wejściówkę na dyskotekę kupujemy. Nie mają miejsca, wypadła? Kurczę, nie miałem miejsca, to mi chyba przepadło nawet. Wygaśmy tę gaśnicę, pyk. Teraz. Okej. Okay. Dawać mi tutaj, o! Pożar w Biedronce, szkoda, że tu skoteka nie płonie. Musimy minutę pośle siedzieć tutaj. Tutaj czas trwania 30 sekund wynosi. No i generalnie te statusy dość rzadko się zmieniają, dość rzadko spadają w dół.
średnio raz na 45 minut spada. Tak średnio licząc. O jeden poziom. Więc to jest naprawdę dość rzadko. Tylko wiadomo, jeśli się to olewa i się tego o to nie dba przez cały czas, no to jak wam spadnie do samego zera na przykład stan zdrowia, no to później jest drogo, tak jak teraz musiałem, widzieliście, dużo na leki wydać mega. Ale to dlatego, że wcześniej nie dbałem o to. Jakbyście dbali cały czas, to nie wychodzi to tak drogo. No i co? Będzie już te 60 sekund, czy jeszcze? Czekamy, czekamy. Załamany. No widzicie, stan fizyczny. Byliśmy w tym spa i dzięki temu już nie musimy spać. A tutaj obok dyskoteki w sumie jest... dla tych bezdomnych chyba, nie? O, to była naprawdę udana impreza. Bardzo ci się spodobało. Wciąż jesteś smutny, ale... ale zobaczenie tego spektaklu... no, nie chodziło o spektakl, ale okej. Dobra, wyszliśmy i jeszcze raz kupię jedną wejściówkę. Wbijamy jeszcze raz na dyskotekę. Jestem smutny na razie. Ale to się zaraz poprawi. Dyskoteka gra, tylko ludzi nie ma. Sami będziemy tańczyć bananowe tańce przy róży. Okej. I musimy też jakiś plan mieć. To może jakieś pożary pogasimy. Troszeczkę kasy musimy ten. Ja bym chciał dzisiaj mieć po prostu przynajmniej ten 1000 zdobyty i mieć wszystkie stany na full. Czyli być zdrowy, wypoczęty i stan psychiczny zadowolony. Nie wiem, ja nie pamiętam, jaki był maksymalny. Tak, tak, żeby były wszystkie. Ale słuchajcie, z uwagi na to, że ten real life na MS-ie no musi być dopiero przeze mnie napisany, więc mi na to też trochę zejdzie, to wy możecie proponować różne rzeczy, które by tam też się miały pojawić. Bo chciałbym, żeby to znowu było troszeczkę inne, wiem? Wiecie, to real life jest bardzo łatwym trybem do rozwijania fantazji. Jeśli ktoś ma fantazję, pomysły, to pisanie dla mnie tutaj jest akurat przyjemnością. Jest to dla mnie tryb, którego mi się robi najmilej, bo jest dla mnie to banalnie proste. To jest dla mnie banalnie proste, a jest to no, zawsze dość ciekawe, bo no... o, impreza udana. Spoko. Wypad. Okej, jesteśmy na dworze. Neutralny. Dobra, już nie chce mi się szukać, pójdziemy jeszcze raz na tą dyskotekę. Fakt faktem, że nas kosztowało to drogo, bo 1500 razem... 150, przepraszam, dolarów. Ale będziemy mieć z głowy. I nad czym stanęło? Bo coś jeszcze chciałem dodać. Aha, czy ta wersja na Real Live miała być znowu by na 1.7, 1.8, czy tylko na 1.8? Prawdę mówiąc, tutaj też miała być tylko na 1.8, ale prawdę mówiąc... masło maślane już powoli. I tak z 1.7 możecie wbić, możecie grać, ale się gra bardzo źle, bo ten scoreboard, co macie po prawej, praktycznie nie działa. Wiele funkcji nie działa. 1.7 nie jest zalecane na Real Live'a, na Minecraftowo. Tak. A ten nowy, co miałby powstać na MS-ie, on byłby fajny, ale też gdybym bazował od 1.8 w górę. Od 1.8 w górę, bo no wiadomo, choćby głupie samochody, nie? To jest taka podstawa podstawy, ale no to jest jakby istotne, nie? Nierozłącznym elementem są te samochody w tym momencie tego Real Live'a. Kto tam stoi pod drzwiami? Na dyskę chce wbić? To chyba ciężko. Okej, naprawdę mi się podobało. Zaraz będziemy mieć full status, już mam neutralny i zaraz się powinien zmienić. Tak, jestem szczęśliwy. Fuck yeah. Dobra, to wychodzimy z dzichu. Okej. I co? My sobie teraz... wykryto to pożar. Gdzie ten pożar? Na tartaku. A gdzie jest tartek? Jakbym jeszcze wiedział, gdzie jest tartek. Dobra, siadamy do autka. I jedziemy. Ciemną nocą, co prawda. Dobra, musimy jeszcze jakieś 300 dolarów zarobić i mamy taki dzisiejszy cel wykonany. Naprawdę mówiąc, taki cel na przyszłość to będzie zdobycie peta, no ale na to muszę mieć chyba 200 tysięcy? 200 tysięcy kasy, kurczę. Albo 100 tysięcy, nie jestem teraz już pewny, na ile to było ustawione. Wysiadłem z auta, bo nie za bardzo wiem, gdzie mam jechać i wolę na razie tak się przejść po krzakach, pobadać, gdzie jestem. Dobra, zrobimy spawn. Będzie łatwiej. I pójdziemy sobie, o, właśnie tutaj. Jaki tam płynął? Pożar w Biedronce. O, to Biedronka. Orientacja w terenie, tam jest Biedronka chyba. Nie, tam jest jakiś sklep, ale to nie jest Biedronka.
Też jedna ważna rzecz. Swego czasu były auta zniszczalne, a teraz powinny być niezniszczalne. Wiecie, zmieniłem takie ustawienia, bo wcześniej dość łatwo jeszcze się dało je rozwalić i stwierdziłem, że może wam zostawię takie niezniszczalne. Nie, to nie tu. Szybki ten samochodzik. Kurczę, poczułeś się przeziębiony. O, choroba mnie zatakowała. Dobra, ale mam dwie lekarstwa, może wystarczy? Jeden. Patrzcie, jedno użyłem, od razu wyzdrowiałem. Dlatego warto sobie kupić więcej tych lekarstw i mieć przy sobie. I wtedy, kiedy widzicie, zachorujecie, używacie i to było bardzo tanie, teraz naprawa mojego statusu. A tak bym musiał mega dużo kasy wydać na to, nie? Kumacie, o co chodzi. Wow, ale szybki banan. No, szybki, szybki. W aucie szybciutki. Ten helikopter jest mylący, każdy pewnie chce go zgarnąć. Włączę shadery, zobaczę, czy będzie dużo jaśniej. No, troszeczkę jaśniej jest. O, Biedronka! Patrzcie, włączyłem shadery, od razu znaleźliśmy. Pali się jeszcze? O, i tu mocno. Kasa, kasa. Wielu się wyprze, ale nie ja. Strażak sam, strażak banan. Tylko za mało tego ognia, mimo wszystko. Mimo wszystko za mało. Szkoda. Cześć pani Kasiu, co masz na sprzedaż? Mięsko. A to ja podziękuję. Nie, 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 nie dzisiaj. Dobra, $300 musimy zdobyć, to jeszcze nam trochę brakuje. Musimy jakiś inny pożar dorwać. Ale to ja mam na to plan. Pójdziemy sobie na przystanek. Na przystanek i będziemy czekać, aż będzie jakiś pożar i sobie pojedziemy po prostu autobusem. O, w Biedronce wykryto pożar, nie wierzę. W Biedronce, z której... Ej, ej! Panie, ja nie chciałem tego. Gościu wsiadł ze mną. Gdzie ta Biedra? Tam? Nie tam. No dobra, pojeździmy sobie po mieście po prostu. Bo ta moja orientacja... Oj, jest chyba tu. A, tu jest Biedra. Siema pani Kasiu. Oj nie! Jakiś strażak tutaj już zgasił całe pożary. Oj, ten niedobry. Dobra, musimy szybciutko na spawn. I na przystanek autobusowy. I teraz musimy być pierwsi. Jak się pojawi jakakolwiek okazja gaszenia pożaru, kto tam będzie pierwszy? Właśnie my. Czekamy. To jak banan, jakiś odcinek na YouTube robisz? A no robi się właśnie teraz. Jest w trakcie. No, dawać, dawać mi te pożary szybko. Strażak sam czeka. To może w międzyczasie jeszcze w aptece sobie kupię jakieś lekarstwo. Tak na zapas, żeby później nie wracać w razie czego. Lepiej mieć zawsze kilka tych lekarstw i od razu leczyć stan, jak się pogarsza, niż wiecie, czekać. Akurat z innymi stanami to nie ma znaczenia, kiedy będziecie leczyć. Znaczy, kiedy, no tak, kiedy będziecie leczyć. Ale jeśli chodzi o zdrowie, to lepiej to robić jak najprędzej. Bo jak już będziecie śmiertelnie chorzy, to no, ciężko się wyleczyć. Sami widzieliście, ile ja musiałem tych leków kupić. Wykryto pożar w hotelu Perła. Panie, za daleko jest przystanek, żeby tam jakiś ręcel nie dojechał przede mną. O kurczę, chyba oni biegną do hotelu Perła. Perła, gdzie jest Perła? Było. Hotel Perła. Szybko ten autobus, dawać mi tu. O kurczę, już wszyscy jadą tym autobusem. Weź, wyjdź z autobusu. Szybko, szybko, szybko. Kurde, patrzcie, wszystko zgaszone. Strażacy pieprzeni, kurczę. Nie, mój. Bum, jest, kilka dolarów. Bez szału, bez szału. Teraz spodziewam się, czy to tartak. Kort tenisowy, gdzie jest przystanek? Szybko, szybko. Jest tam tenisowy kort? Nie pamiętam. Tenis, jak to mogłoby być oznaczone? I jeszcze gdzieś, pożar na tartaku. Dobra, tartak mi daj. Tartak. Może będę pierwszy. O, widziałem, że już tutaj rzucał chłop. Dawaj, 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 szybciutko, proszę, proszę. Jest, jest? Jest! Chyba jestem pierwszy. Dawaj, 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 gasimy, normalnie.
No, przekozak, to trochę kasy wpadło. Przewdrwali, siema mordo. Dobra, i góra. Dobra, trochę wpadło, myślę, że ze stuwa będzie. Pyk. Wykryto pożar Biedronka, no to już nie zdążę. No te autobusy co wydałem, to tak się kurde waham, nie? Miałem wcześniej już tyle kasy. Ale trochę też wydałem teraz na leki znowu, więc no ponad stówę. To też nie jest tak, że ja ciągle mam te 700. Aha. Jeszcze mogliśmy pracę zmienić ewentualnie. Albo zostaniemy złodziejem, co wy na to, co? Pokradniemy trochę kieszeni? Dawajcie jeszcze jako złodziej, ok? Urząd pracy znajdźmy szybciutko. Akurat dziwnie zrobiłem, że w urzędzie pracy się zostaje tym złodziejem. Mogłem zrobić jakiś tam gang czy coś tam. Ale już niech tak będzie. Dobra, chodź mi tutaj urząd pracy szybko, panie. Rezygnuję z pracy i chcę zostać złodziejem. I teraz będę okradał kogoś, kto jest na awku najlepiej. Bo jak ktoś stoi i się nie rusza, to jest duże prawdopodobieństwo, że go uda się ukraść. Na przykład on. Okradni. Oradę. Okradanie. Okej, okay, okej. Okay. Próba. Jest. $29 zarobione. Kozak. To ja będę go cały czas kradł, jak awkuję. Okradni. Orada. Mam nadzieję, że żaden policjant tu nie przyjdzie. Za 45 sekund dopiero mogę. Okej, okay, spadam stąd. Żeby jakiś policjant mnie tutaj nie złapał. Gonią mnie? A, goni mnie. Mam nadzieję, że to nie policjant. Poleciał dalej. I dobrze. Okej. Okay. Gdzie szybki banan? Nie jest wychowany. Okej, okay, idę jeszcze raz gościa okraść. Patrzcie, taka skarbonka. Dawaj, dawaj, szybko, szybko. Okradni. 6 sekund. 5. No proszę, szybko, szybko. 4, 3. Okej, okay, okradanie. Super, ale mało kas wpadło. $8. Idę się schować. Banan kradnie. O kurczę, policjant! Policjant! Kar, coś tam jest z policjantem. Oh fuck. A jest taka komenda, wam chyba nigdy nie mówiłem o niej. Ale dziś może ją opisałem. To się nazywa sprawdź czy sprawdzanie? Sprawdź. Nie, kurczę, nie sprawdź. Przestępcy chyba, przestępcy. Tak, komenda przestępcy. Jak jesteście policjantem i wpiszecie komendę przestępcy, to wam wypisze wszystkie osoby, które są przestępcami. Od razu będziecie wiedzieć po niku, wszystkie niki dostaniecie, które są przestępcami. Tylko policjant może to używać. Chyl się. On chce mnie okraść. No co ty? Kogo ty chcesz okraść? Złodzieja? Chyba się pozamieniał na głowy z Dirtem. Dobra, i co? Spadamy już? Unikłeś kradzieży, dobra, nara, parugo. Idę okraść tamtego typa jeszcze raz. Awkuję dalej, kurde, to jest skarbonka życia. Chłop czeka na zasiłek, a my go okradamy. Jak to będzie chyba tytuł odcinka? Okradamy typa na zasiłku. Tak jest, to będzie tytuł odcinka. I znowu $11. Mało, bo za rzadko, nie? Za rzadko to wpada. Ale patrzcie, jaki trik zrobię. To jest pomysłowe teraz. Patrzcie, co odwalę za akcję. Pójdę do urzędu pracy, zmienię pracę ze złodzieja na policjanta i szybko zamknę tego, co mnie próbował okraść. Pyk. Policjant. I który mnie próbował okraść? Gdzie to jest ten gościu? A, teraz wam pokażę w ogóle. O, przestępcy albo poszukiwani. Hasen ten coś tam. O, przestępstwo. Hasen znowu kradnie. Gdzie to są? Kordy jakieś tam dalekie, nie wiem gdzie. O, jest tutaj. Aresztuj Hasen. To daleko stoi. Gdzie on poleciał? Gdzie ten Hasen uciekł? Jak ten Hasen zwiał? Z miejsca przestępstwa. Tutaj nie siedzi? Chowanego się może gdzieś bawi z nami? Nie wiem, nie wiem.
Szukamy Hasena. No nie wiem, nie widać nikogo. To wiecie co, chyba zaraz sobie znowu zostaniemy złodziejem. Chyba tak zrobimy. Siema. Pyk. Złodziej. Pamiętajcie, mnie cały czas mogą okraść, nawet jak zmieniam pracę. To dalej jestem do okradnięcia i idę tamtego, bo tamten ma ciągle kasę. I pamiętajcie, bo wy też nieraz piszecie pod komentarzem, jestem policjantem, okradłem trzech typów, nie dostałem kasy. Nie dostaliście, bo nie mają kasy. Jeśli ktoś jest spłukany i nie ma ani dolara, to nie zarobicie. Dobra, co miałem wpisać? Okradni... Or... coś tam. Okradanie, dobra. Już będzie obrobiony. Otrzymałeś karę pieniężną! Zostałeś aresztowany? Tak. To jest trochę lipa akurat, zostałeś zamknięty na 60 sekund. Z tego względu, że mam opa, to mnie się nie da aresztować. Każdego innego się da, ale mnie się nie da. No to dobra, uznajmy, że już jestem w więzieniu. I co, karę pieniężną dostałem jeszcze jakąś? Otrzymałeś karę pieniężną za zatrzymanie. A, 8 dolarów mi zabrało, no spoko. A ile dostałem za tamtego, za okradnięcie? No nie wiem. Oj, ten hashi próbuje cię okraść. Jest, w ostatniej sekundzie kliknąłem. I patrzcie teraz, szybko. Zmień pracę. Nie, nie, złodziej, nie złodziej. Zmień pracę. Policjant. Gdzie tam ten jest? Uciekł, a ten hashi? Już uciekł, nie? No jest szybki ten hashi, on ma... motorek w dupie. On potrafi kraść, nie? Szybko krada, zakrada się, ucieka. Dobra, wiecie co? Na tym sobie dzisiaj odpuścimy. Na tym zakończymy odcinek, bo nie chcę przedłużać, a... no chciałem ten 1000. No szkoda, że nam się nie udało. Skupiliśmy się tutaj na bardziej zabawie w mieście. Ale co? Chociaż czekajcie. On się odzywa na czacie. Może gdzieś się tu kręci. Może gdzieś tu się kręci. Przestępcy. Poszukiwani. Może tam coś pisać. Nie ma go. Już nie jest poszukiwany, ale lipa. No dobra. Skoro nie jest, no to już nic więcej nie zrobimy. Okej, ja się z wami żegnam. Dzięki serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się!